Hej kochani, dawno nie było testu na żywo i dzisiaj do Was przychodzę z czymś takim. To jest, już Wam pokazuję, produkt nazywa się Nude Sticks. I o, tak to wygląda. I to są produkty, które są dostępne na stronie Sephory tylko online. Nie można tego kupić stacjonarnie, niestety, ani sobie obejrzeć. I ostatnio widziałam sporo recenzji na YouTubie u Amerykanek czy Brytyjek. I powiem Wam, że podobała mi się koncepcja tego produktu. Weszłam na stronę Sephory i zamówiłam cztery produkty. Jedna rzecz to jest właściwie to samo, tylko w dwóch odcieniach. Niestety wiecie co, na stronie Sephory są tylko takie, nie ma takich prawdziwych swatchów, więc sprawdzałam sobie w Google, po prostu wpisywałam swatche, żeby znaleźć te kolory, jak one wyglądają, bo po tym, co jest na stronie Sephory, ciężko stwierdzić, jaki to jest kolor. I to jest koncepcja produktów, które mają tworzyć taki make-up no make-up. Czyli to mają być takie bardzo subtelne, delikatne produkty, które tylko mają podkreślać naszą urodę. Takie jest założenie, więc to jest coś, co wpisuje się w mój makijaż, w to, co ja lubię nosić. I już Wam pokazuję, czekajcie, zaczniemy od tego. I śmieszne są opakowania, bo to jest taka puszeczka. Otwieramy. Tutaj mamy taką instrukcję obsługi i jakby opis tego, produktu, co to jest. I to też są takie produkty wielozadaniowe. I to jest na przykład Magnetic Eye Color Pencil. I to są takie właśnie produkty multifunkcyjne, nazwijmy to. I tu jest napisane, że to może być jako używane jako highlighter, jako baza pod cienie lub po prostu produkt sam w sobie. Można nakładać to na całą powiekę, to ma być taki produkt do oczu i to można nałożyć na całą powiekę, można sobie to nakładać na przykład w załamanie, a potem inny kolor na całą powiekę i rozcierać to tak jak cienie. To ma się niby super trzymać, ma nie wędrować gdzieś po powiece i w ogóle być takie super łatwe w użyciu. Można nakładać to palcami, gąbką, pędzlem, jak chcecie. Można nakładać na dolną powiekę. No generalnie tu jest napisane, że możecie ze wszystkim robić z tym wszystko, co chcecie. Ach, bo tutaj, bo to są dwie siostry i one tutaj polecają, że jeżeli masz tłuste powieki, to one twierdzą, że to się nigdy nie zbiera w załamaniach, czy nie będzie się nic z tym działo. I tutaj jest napisane, jeżeli chcecie taki look wieczorowy, to możecie wybrać ciemniejszy kolor w załamaniu, a jaśniejszy na całą powiekę. I jasne usta, bo tutaj mamy produkty do ust, produkty do oczu, jest korektor, jest chyba coś do brwi. Tych produktów nie ma tak dużo, zaraz tu mam odpaloną stronę Sephory, zresztą wrzucę Wam linki, to sobie zobaczycie, ale tych produktów jest tak, jest 8, w tym jeden produkt to jest mascara. I zainteresowało mnie to, gdyż podoba mi się koncepcja takich jasno-blado-różowych czy kremowych generalnie cieni na powiece, bo też szukam czegoś, czego mogłabym użyć w dniu ślubu. Natomiast wiele albo większość z tych produktów na mojej powiece gdzieś tam się roluje, zbiera w załamaniu, mam głęboko osadzone oczy i chciałam to przetestować po pierwsze, bo to jest fajny produkt i ciekawy temat na film, a druga rzecz, być może sobie użyję tego w dniu ślubu, ale to się dopiero przekonamy. I tak wygląda taki ołówek. Tutaj mam kolor Angel, który z tych swatchy, które widziałam w internecie, najbardziej mi się spodobał. I co jest też fajne, do tego jest dołączona taka ciekawa temperówka. Co jest super, bo takie grube kredki, no nie wszystkie temperówki pasują, więc jeżeli jest dołączona temperówka, to jest ekstra. I już Wam pokazuję. Tak wygląda produkt. To jest taka kredeczka. Kolor wygląda tak. To jest coś, co ja bardzo lubię
To jest taki jasny róż. I robimy teraz razem swatcha. Już Wam mogę powiedzieć, że to jest bardzo napigmentowane i bardzo, bardzo kremowe. Tak to wygląda na dłoni. I po prostu spróbuję to sobie, nie przedłużając, jeszcze nie, nałożyć na powiekę. A drugi kolor, który, bo one są błyszczące lub matowe, i drugi produkt, który wybrałam, to jest ten sam, znaczy drugi odcień. Tak? Tak. Drugi odcień to jest Moon. To jest ta sama kredka, tylko w innym kolorze. I ona jest matowa. Znaczy ona ma delikatny blask, ale widzicie, taka jest różnica. Jest mega, to jest mega kryjące. Więc na przykład, jeżeli nie lubicie błysku, a macie jakieś, nie wiem, naczynka, zaczerwienienia i chcecie po prostu taki produkt, który Wam to wyrówna jako bazę, to też myślę, że to by mogło być fajne. Więc może zrobimy tak. Użyję najpierw tego i nałożę, zobaczcie, tutaj u góry, gdzie bym nakładała taki cielisty cień. Tak to wygląda, jak taki cielisty cień, i zobaczymy, jak mi to pokryje, bo jak widzicie, ja mam tutaj takie żyłki, które przebijają przez skórę, i to by było fajnie zakryć. No powiem Wam, że produkt idealnie się palcem rozprowadza, nie ma tutaj żadnego problemu. No i faktycznie ładnie to wszystko zakrył. Mam nadzieję, że to widać w kamerze i widać tą różnicę. Ale jedno, co Wam powiem, trzeba to bardzo szybko rozprowadzać, bo szybko zasycha na... Bardzo szybko to zasycha na powiece i myślę, że minimalną ilość, żeby to się równo rozprowadziło. I na całą powiekę nałożymy Angel. Troszeczkę dołożyłam w kąciku. I też w zależności od tego, jak dużo nałożycie tego produktu, to on jest bardziej lub mniej intensywny. Tak jak widzicie, to jest coś bardzo takiego naturalnego. To nie jest jakiś efekt bardzo widoczny, ale też tam są ciemne kolory. Są takie oliwki, brązy, więc jeżeli ktoś lubi tego typu mocniejsze oko, to też znajdzie coś dla siebie. Dobra, i nałożę to z drugiej, znaczy te dwa produkty na drugie oko. Ok, nałożyłam na obie powieki i na razie to zostawiamy. Efekt jest ładny, zdecydowanie możemy taki sam efekt uzyskać cieniami, zdecydowanie. No tylko zobaczymy, czy to będzie się lepiej trzymało, czy na przykład nie będzie się rolować i jak to będzie wyglądało. To zostawiam i to zobaczymy później. Jeszcze mam produkt jeden do oczu, więc może go przetestujmy od razu. To jest Eye Pencil Sheer Color. W ogóle wiecie, co jest fajne, że to jest lusterko w tym. Też to jest taki bajer, ale wiecie co, wydaje mi się, że to, na przykład będę tego używać do torebki, bo często ja się boję nosić takie produkty w torebce, żeby mi się to nie otworzyło i nie umazało innych rzeczy. A to jest lekkie i małe, więc wydaje mi się, że może być ok. I tutaj mamy taki produkt, czy on jest dwustronny? Tak, tu mamy taką gąbeczkę. Też mamy tutaj temperówkę i co tutaj mamy napisane w instrukcji? Thanks so much for buying nude sticks. Go nude, go but better. Gdzie tu mamy po angielsku napisane? To jest tutaj nazwane jako eyeliner and highlighter all in one. I możemy robić smoky, cream to satin, eye color effects. Ma być long wearing i waterproof. I można tym robić kreskę, można tym dodawać rozświetlenie w kąciku.
A można tym, można na całą powiekę, można to. Ciekawe, czy to by się nadawało. Spróbujemy na linię wodną, bo wiecie co? Ja to kupiłam z myślą o rozświetleniu kącika. Tylko ciekawe, czy to w ogóle da jakiś efekt i co to będzie widać. O! I użyję teraz tej gąbeczki. Będziecie chyba słyszeć w tle, jak lew ładuje wywarkę i tłucze garami. Wiecie co? Ja sobie spróbuję to nałożyć na dolną, znaczy na linię wodną. Ładnie to wygląda, ale chyba prawie tego nie widać, więc tutaj nie widzę jakiegoś spektakularnego efektu, jeżeli chodzi o tą kredkę. Być może czarna by fajnie działała jako kreska, ale ja już od dawna nie noszę kreski, więc... I ostatni produkt w kolorze Stiletto. To jest produkt do ust i do policzków. Ja bym tego koloru na policzki nie nakładała, bo to jest taka czerwień. I to jest właśnie wada tych kosmetyków, które mają być takie multifunkcyjne. Że no fajnie, że oni sobie mówią, że to jest też do policzków i na pewno by dało radę, no ale to trochę nie mój kolor na policzki. Natomiast zdecydowanie jest to mój kolor na usta. I to też ma być super trwałym i wytrzymałym produktem. Czy też on jest wodoodporny? O, ma przez... Long wearing formula that is waterproof, kiss proof and wodoodporna, całusoodporna i ma się nie rozcierać, nie krwawić i wytrzymywać 6 godzin. Ma być mocno napigmentowana. Tak. Go matte but better. Matowy produkt. Okej, co wam mogę powiedzieć o tym produkcie? Bardzo łatwo się nakłada, jest mega kremowy, mięciutki, super się rozprowadza. Dwa zastrzeżenia. Ten kolor na ustach, nie wiem jak w kamerze, on jest czerwony, ale ma delikatnie taki różowawy odcień. A nie do końca mi o to chodziło, bo tutaj to jest taka czerwień z odrobiną pomarańczu. Ale jeden minus jest taki, że ona się bardzo łatwo nakłada, ale przez to, że jest taka mięciutka i taka maślana i ten czubek jest taki duży, to mimo wszystko ta linia nie jest taka ostra, jak wiecie, w twardej konturówce, że tą linię można wyrysować taką idealną. Tutaj na górze widać, że ta linia nie jest taka ostra i to się trochę rozmywa, a nie o taki efekt mi chodziło, bo taki sam efekt mogę osiągnąć taką pomadką. Chodziło mi o coś, co ma taki ostry, równy kontur i to mi się nie podoba. I zobaczcie, tutaj widzę, że o, czasami takie produkty tak mają, że po prostu jak nakładacie, to wam się zbierają jakieś fragmenty i potem co z tym zrobić, to bardzo często zostaje na zębach. O, i teraz mam cały paznokieć w tym produkcie. Czy mam czyste zęby? No na razie tak. Więc kochani, zostawiam was na chwilę, wrócę za ileś godzin i zobaczymy, jak to się wszystko trzyma. Czy wrócę powiedzmy po 6 godzinach, tak jak tutaj producent twierdzi, że to się ma utrzymać i zobaczymy, czy mi się tu nic nie zrolowało, czy te usta wyglądają ładnie i jak to wszystko przetrwało. Bo to, że nałożyliśmy teraz jest ok, to jest jedna sprawa, ale najważniejsze, jak to będzie wyglądało po kilku godzinach. Hej, wracam do was po 4 godzinach i słuchajcie, cień wygląda całkiem nieźle, tutaj troszeczkę jakby, ale... W tym miejscu, nie wiem czy widzicie, ale to chyba dlatego, że trochę za dużo nałożyłam w tym kąciku.
Ale generalnie nic mi się nie zrolowało i wygląda to ok. Podoba mi się, że takie świeżo to wygląda. Jestem zadowolona z tych kredek. Muszę powiedzieć, że jestem zadowolona z tych kredek. Ale musicie sama ocenić, jak Wam się ten efekt podoba i czy to jest coś dla Was, czy nie. Jeżeli chodzi o pomadkę, to nie jest najgorzej, ale troszkę mi się zjadła. Troszkę mi się zjadła, mimo że nic nie jadłam i piłam przez słomkę przez 4 godziny, więc z tą trwałością, wiecie, to i tak jest niezły efekt na 4 godziny. No nie można powiedzieć, jest trwała, ale żeby pozostała w niezmiennym, nienaruszonym stanie, to nie. O, widzicie, tak wygląda. A przychodzę do Was teraz po 4 godzinach, gdyż właśnie idę jeść. I zjem coś i przyjdę Wam się pokazać, jak będzie wyglądała pomadka. Hej dziewczyny i chłopaki, wracam do Was i tak. Kredki na oczach wyglądają praktycznie tak jak je, tak samo jak w momencie, kiedy je nałożyłam. Bardzo ładnie się to utrzymało, jestem zadowolona i no jeżeli szukacie takiego naturalnego make-upu i też takiego prostego, że wiecie, tutaj akurat przy tych kolorach, które ja wybrałam, nie trzeba za bardzo nic blendować, można je nałożyć palcem i to jest taki super łatwy i trwały makijaż. Oczywiście możecie wybrać też ciemniejsze kolory i wtedy się pobawić w jakieś ciemniejsze oczy, ale dla mnie, ja czegoś takiego szukałam i z tego jestem zadowolona. Jeżeli chodzi o produkt do ust, to jak widzicie, zjadłam kolację i już tak różowo nie jest, albo czerwono, bo nie dość, że mi się, tu, że mi się zjadła, to tu mi się koncertowo wykrwawiła. No. Tak, więc no nie disowałabym bardzo tego produktu, bo mimo wszystko bez jedzenia po tych 4 godzinach wygląda dobrze. Mało jest pomadek, które po jedzeniu wyglądają dobrze, ale jeżeli chcecie coś lepszego, to bierzcie to. Dla mnie to jednak będzie faworyt numer jeden. Poza tym ja chciałam taką kredkę, która właśnie by mi dawała taki ostry tutaj kontur, taki ładnie wyrysowany, a ona przez to, że jest taka fajna, kremowa i ładnie się nakłada, no to też tutaj nie jest taka idealnie ostra i nie można tego idealnie wyrysować, więc daje efekt taki jak to, a to jest trwalsze. Więc jeżeli chodzi, znaczy i nadal nie uważam, że to jest zły produkt i daje i ma ładny kolor i fajne wykończenie, tylko wiecie, po co producent deklaruje, że to jest takie super trwałe i niezniszczalne, jak nie jest. Natomiast z tego jestem zadowolona i będę tego używać, bo bardzo mi się podoba, jak mi to ładnie tu, nazwijmy to, wyczyściło wszystkie jakieś żyłki, naczynka i tak dalej. Ładnie się to trzyma, w ogóle wyglądam, jakbym nie miała w ogóle tutaj nic na oku, więc to też mi się podoba, a tutaj mam takie delikatne rozświetlenie, o! Tak, słuchajcie, tu na tym kąciku troszeczkę mi się to rozwarstwiło, widzicie? Ale myślę, że to jest moja wina, że po prostu w tym miejscu za dużo produktu nałożyłam. Albo za mało rozsmarowałam go palcem, bo wszędzie w pozostałych miejscach jest idealnie. Więc być może to moja wina. Tak, więc z tych trzech jestem zadowolona. Jeżeli lubicie takie testy, to dajcie znać i postaram się częściej wyszukiwać dla Was coś ciekawego. A może macie jakieś takie ciekawe produkty, które teraz, nie wiem, gdzieś są w Sephorze, czy gdzie indziej i gdzieś indziej i chcielibyście, żebym je przetestowała, to dajcie znać w komentarzach. A, jeżeli miałyście te kredki, to też dajcie znać w komentarzach. Może które kolory polecacie, bo tak jak mówię, ciężko na stronie Sephory się zorientować, co jest ładne, co nie i jak Wam się sprawdziły. Dobra, to już uciekam, dajcie kciuka w górę. Pamiętajcie, że filmy są codziennie o 19 na moim kanale, bo się nie wyświetlają w subskrypcjach, więc jeżeli Wam się nie pojawiają w subskrypcjach, możecie wejść na mój kanał i codziennie o 19 znajdziecie nowy film. Dobra, kochani, uciekam. Buziaki, trzymajcie się ciepło.